Aktualnie Polska znajduje się w zasięgu rozległego wyżu znad Rosji. Napływa jeszcze stosunkowo chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie. Tutaj na zobrazowaniach radarowych i satelitarnych bardzo dobrze widać, że praktycznie cała Polska jest szczelnie przykryta zachmurzeniem. Jedynie tutaj właśnie rejon Pomorza, miejscami gdzieś słońce się przebija, no i też tutaj miejscami też występują słabe opady, nawet marznące mrzawki bądź słabego deszczu. Właśnie tutaj widać na zobrazowaniach radarowych, że tutaj jakieś bardzo takie słabe strefy opadów na krańcach zachodnich i południowych Polski aktualnie występują. Jak to się będzie sytuacja przedstawiać w najbliższy weekend? No więc tutaj powoli zacznie tutaj rolę przejmować zatoka związana tutaj z tym niżem z nadpołudniowo-zachodniej części Europy, rejonu Morza Śródziemnego. Tutaj też powoli zacznie napływać, zwłaszcza w niedzielę, cieplejsze powietrze polarne, też morskie, z południowego wschodu, więc tutaj te rejony południowe odczują najbardziej tą zmianę temperatury. Jak to będzie się, jak sytuacja będzie wyglądać w ciągu najbliższej doby? No więc niestety będą warunki bardzo, bardzo niebezpieczne, no mianowicie głównie przez opady marznące. Już właściwie od dzisiejszego dnia te opady będą występować również tutaj w nocy. Temperatura ujemna będzie w całym kraju, najchłodniej dzisiejszej nocy w rejonie Suwalszczyzny, tutaj w okolicach minus 7 stopni, natomiast najcieplej w okolicach minus 1 będzie na zachodzie kraju i nad samym morzem. Tak jak wspominałem, spodziewamy się opadów różnego rodzaju, od opadów śniegu przez deszcz ze śniegiem oraz opady marznącego deszczu lub mrzawki, które mogą występować na przeważającym obszarze kraju. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, sytuacja wygląda podobnie. Również na niebie sporo chmur, więcej przejaśnień jedynie tutaj na północnym wschodzie. Tutaj trochę chwil ze słońcem może się zdarzyć, natomiast na pozostałym obszarze kraju niebo będzie szczelnie przykryte chmurami, z których miejscami może sypać słaby śnieg lub deszcz ze śniegiem. Niestety też będą możliwe opady marznące, zwłaszcza tutaj w tej wschodniej i północno-wschodniej części kraju, gdzie nawet temperatura maksymalna w ciągu dnia nie będzie przekraczać 0 stopni. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, tutaj w okolicach minus 3, natomiast najcieplej będzie na południu i tutaj termometry pokażą miejscami nawet do 4 stopni na plusie. Jeśli chodzi o drugą dobę, czyli noc soboty na niedzielę i niedzielę, tutaj sytuacja będzie wyglądać podobnie, chociaż noc soboty na niedzielę będzie już cieplejsza. Nawet na południu i zachodzie kraju można liczyć, że miejscami temperatura będzie nawet dodatnia. Natomiast w dalszym ciągu ujemna temperatura będzie się utrzymywać w północnej i północno-wschodniej części kraju. I tutaj najchłodniej nadal na Suwalszczyźnie w okolicach minus 3 stopni. Również spodziewamy się opadów zarówno śniegu, jak i deszczu ze śniegiem, ale także opadów marznących. I to zwłaszcza właśnie tutaj, gdzie ta temperatura będzie ujemna, czyli tutaj głównie północna część kraju. Jeśli chodzi o niedzielę, tutaj trochę więcej słońca może się pojawić na południu kraju. I tutaj też najcieplej, nawet do 7 stopni na Dolnym Śląsku. Natomiast pozostały obszar kraju z temperaturą od minus 1 na Suwalszczyźnie, tu będzie najchłodniej, do około 2 stopni w centrum. Również spodziewamy się opadów od śniegu po deszcz ze śniegiem i również sam deszcz marznący bądź mrzawka, zwłaszcza rano i to tutaj właśnie w tym obszarze północno-wschodniej Polski.
Więc warunki na drogach w ciągu tego najbliższego weekendu niestety będą bardzo trudne. Aktualnie cała południowa część kraju oraz tutaj północno-wschodnie rejony, tutaj aktualnie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed marznącymi opadami deszczu i mrzawki. Aktualnie już występują miejscami w południowej części kraju właśnie opady marznącej mrzawki. I niestety w ciągu najbliższych godzin te zjawiska mogą nadal występować właśnie na obszarze obowiązujących ostrzeżeń. Te ostrzeżenia obowiązują zarówno do końca dzisiejszego dnia, jak i w ciągu najbliższej nocy, a rejony Polski wschodniej i południowej również tutaj te ostrzeżenia będą ważne do jutrzejszego dnia włącznie. Więc tak jak już wspominałem, no, najbliższe dwa dni weekendowe tutaj jest dosyć pogodą niebezpieczną. Jeśli chodzi o warunki na drogach, będą trudne, będzie ślisko, więc proszę na siebie uważać. Dziękuję za uwagę.